No teraz właśnie będziemy mieli to zamknięcie, domknięcie, ponieważ raport z tego klubu informatyka z 2008 roku jest, kończy się jak następuje. I teraz właśnie widać moją metrykę. Literki są bardzo małe. Pozostaje żywić nadzieję, że nasz katalog stworzony na tym spotkaniu klubu informatyka, katalog różnych problemów, pomoże osobom odpowiedzialnym za naprawę tej sytuacji na przeprowadzenie skutecznej terapii, aby nasz pacjent, podpis bezpieczny, nie rozstał się ze światem wirtualnym. Mamy nadzieję, że będziemy w tym procesie naprawy aktywnie uczestniczyć i podpisał tenże dokument, nie elektronicznie, kolega Wiesław Paluszyński. W związku z tym prosimy doktora Paluszyńskiego, aby zapoznał nas z jego obecną oceną stanu pacjenta podpisu elektronicznego. Panie doktorze. Koleżanki i koledzy, ja myślę, że Kajetan miał udowodnić, dlaczego jest za podpisem elektronicznym, a udowodnił moją tezę, więc ja zupełnie nie wiem, czy ja mam teraz udowadniać, ponieważ pokazując to, co pokazał, pokazał, że sposób implementacji podpisu elektronicznego jest tak nieprzyjazny dla przeciętnego użytkownika i dla przeciętnego procesu, który dzisiaj przebiega z użyciem no człowieka na końcu jednak, tak? No nie jest komputer na końcu, tylko człowiek jest na końcu, że to tłumaczy, dlaczego my od 99 roku, czyli już w tej chwili 16 rok, buksujemy w miejscu na poziomie, nie wiem, 200-300 tysięcy osób w Polsce, które korzystają z tego podpisu elektronicznego tak naprawdę. Dlaczego tak się stało? No dlatego, że my mówimy dzisiaj o implementacji technologii, która była w pewnym sensie dojrzała 16 lat temu. Co się przez ten czas stało w informatyce? Wymieniło się wszystko. Zmieniło się wszystko, kompletnie wszystko. Cała filozofia budowania usług, całe stosowanie informatyki, całe zadanie wspierania przez informatykę tego rzeczywistości. I w to wszystko wsadzono akademicki model PKI, bo czym jest podpis elektroniczny w obecnej implementacji? To jest akademicki model wsadzony jeden do jednego, offline'owy, który teraz mamy w web serwisach stosować. Gratuluję. Doktrynalnego podejścia do tego problemu, tak? To się nie może udać, to se ne vratim. Tak samo jak i pierwsze wystąpienie koleżanki prawniczki pokazało, że jak coś oddamy w ręce prawników, to coś po prostu stanie się za 15 lat monstrualnym, kompletnie monstrualną rzeczą. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście przykładałem ręce w tym 99 roku do powstawania ustawy, tylko stosunkowo szybko, jak zobaczyłem, co się dzieje, to powiedziałem to publicznie, że z tego kompletnie nic nie będzie w sensie rynkowym, w sensie pewnej masy, która będzie działała, dlatego że tam zamiast się zająć rzeczywistą potrzebą wykorzystania funkcjonalności, które niesie za sobą technologia kryptografii asymetrycznej, bo tak naprawdę o tym mówimy, tak? My mówimy o zastosowaniu technologii kryptografii asymetrycznej w różnego rodzaju zastosowaniach i tam, gdzie mamy ją zastosowaną na co dzień, to my nawet nie widzimy jej. To dlaczego przy podpisie elektronicznym mamy ją widzieć? Przecież tak naprawdę dla mnie kompletnie nie jest istotne, czy ja podpisuję, czy nie podpisuję. Dla mnie jest istotne, czy ja skutecznie mogę przeprowadzić i wygodnie usługę, w której ten podpis gdzieś tam w którymś momencie musi znaleźć, ale nie dlatego, że jest podpisem, tylko dlatego, że on ma zabezpieczyć pewne elementy integralności tego dokumentu i pozwolić na pewne czynności późniejsze z tym dokumentem, tak? A nie dlatego, że my tam mamy koniecznie postawić bumagę z podpisem i mamy zamiast tej pieczątki z kartofla zrobić pieczątkę elektroniczną, która będzie tak samą bezsensowną rolę w tym procesie pełniła, jak ta pieczątka z kartofla. Wiemy, jesteśmy informatykami, tak? Ja sobie zażartowałem, jak koleżanka mówiła o tym czytaniu, no bo pierwotną mechanizmą zapewnienia prawdziwości oprogramowania było zapewnienie integralności tegoż oprogramowania na tasiemce tej, gdzie kolorowej tam u Małgośki, wiesz, my puszczali, nie na tym wydziale, ale obok. I mieliśmy kolegę, który czytał Braille'em, w związku z czym on spokojnie miał pełną integralność, żadnego wirusa tam się nie dało dopisać. On miał jeszcze taką Chińczyka, którym to robił i był jeden, wynajmowaliśmy go na godziny, bo bardzo szybko robił i do tego potrzebny był, proszę Państwa, jeszcze lakier, najlepiej francuski, dlatego że nie pękał później przy przechodzeniu przez czytnik.
a Polski pękał, w związku z czym niestety ta siemka była, jak była polska, a nie nerdowska, to miała prześwity i kiepsko się to wszystko kompilowało. Ale co było zapewnieniem integralności oprogramowania? Papier. Później drugim też był papier, bo to były karty, tak? Czyli my wiemy, w jaki sposób nawet informatyczne elementy zapewniać. Później raptem się okazało, że do integralności służy kryptografia asymetryczna. Mówiąc brutalnie, dzisiaj podpis elektroniczny stosowany przy każdym oprogramowaniu. Jak porządna firma wypuszcza oprogramowanie, czy musi zweryfikować, czy tam nie dokleił ktoś do tego wszystkiego. To chodzi, tak? Czy my to widzimy? Czy przeciętny użytkownik upgrade'u oprogramowania, poza tym, że jest OK, może instalować, to on widzi, ile tam siedzi podpisów w środku? A co go to obchodzi? I teraz, jeżeli chcemy mówić o sukcesie tegoż rozporządzenia, bo ja bym powiedział tak, należy zaorać, należy powiedzieć, skończyło się, cała ta zabawa z implementacją polskiej ustawy, nieudaną implementacją dyrektywy, która została zrobiona tylko po to, żeby parę firm biznes na tym zrobiły, a myśmy ostrzegali, że na tym się nie da zrobić biznesu, bo trzeba patrzeć jak na telefon komórkowy, nie na sprzedaży telefonów, tylko na usługach się robi biznes. Ja to 12 rok powtarzam, że nie na sprzedaży danych do składania podpisu elektronicznego robi się biznes. Biznes się robi na usługach, 10 groszy na 5 milionach, a nie odwrotnie. Ktoś sobie wymyślił, wpisał to w ustawę, zakonserwował ten rynek za pomocą tego typu mechanizmów, no i teraz się rynek rozkonserwował dzięki tej pracy Michała, tu Tabora, który uczestniczył w tym aktywnie, Marka Ujejskiego, który uczestniczył w tym aktywnie. To jest tak odpowiedź na twoje pytanie. Żeśmy mieli wpływ, utrupiliśmy tego Bęcwała, który nam tutaj siedział, ale teraz trzeba na tym zbudować coś rozsądnego, tak? I to rozporządzenie daje taką szansę. No po pierwsze likwiduje tutaj z tej definicji podpis elektroniczny metoda uwierzytelnienia. Podpis elektroniczny nie jest już metodą uwierzytelniania, zgodnie z tą definicją. To jest rzeczywiście zupełnie inna definicja. O tam się wprowadza dużo szerzej, bo się podchodzi już tak naprawdę do usług. Mówi się o elektronicznej tożsamości tak naprawdę. Identyfikacji, ale związanej z elektroniczną tożsamością. Czyli mówi się, że to jest osobna rzecz i usługi zaufania, czyli nie podpis, nie dane, tylko usługi zaufania i mówi się coś najważniejszego. One mają być w sektorze państwowy, komercyjne. Nie państwo ma budować, tam się kładzie nacisk, że one przede wszystkim muszą być komercyjne, usługi zaufania. Bo one mają budować zaufanie do tych usług, ma być budowane mechanizmem rynkowym, usługami i tym wszystkim, do czego to będzie wykorzystywane. I usually delivered for remuneration. Tak jest, tak jest, dokładnie. W związku z czym to po raz pierwszy w takim dokumencie to jest. I po drugie, od czego zależy skuteczność tej zabawy? To jest jeden z niewielu aktów prawnych, który obowiązuje wprost, ale wymaga prawa krajowego. I on mówi wyraźnie, w których elementach państwa członkowskie powinny uzupełnić ten akt przepisami prawa krajowego. Niezależnie od tego, jakie akty jeszcze Komisja Europejska musi wydać, pierwszy wydała za Marka. Widziałem, on akurat nie dotyczy podpisu, tak, tylko on dotyczy metod komunikowania się stron między sobą w zakresie właśnie wymiany tych spraw związanych z elektroniczną tożsamością, elektroniczną identyfikacją. Ale to jest pierwszy akt, pozostałe są też tego typu i są normy, powiem, tak, bo to lepiej jest zrozumiałe. Czyli są akty wykonawcze o charakterze technicznym, które ETSI ma wydać, nad którymi trwają prace, które pewne te technologiczne elementy mają uporządkować w układzie z tych usług zaufania, no po to, żeby to wszystko w jakiś sposób rozsądny funkcjonowało. Teraz jak my to skopiemy, nie da się zastosować obecnej ustawy o podpisie elektronicznym do tego dokumentu, nie ma najmniejszej szansy. Ona po prostu musi stracić łącznie z dyrektywą rację bytu. Trwają intensywne prace na płaszczyźnie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Wzięliśmy trochę rząd do galopu. Jest w tej chwili szansa, że powstanie taki zespół roboczy właśnie tych, co mają robić te usługi zaufania komercyjne, czyli firm, które są tym zainteresowane. I ministerstwo, które za to odpowiadają, na dzień dzisiejszy są trzy, które są w to zamieszane, bo to jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, bo każde z nich ma kawałek tego aktu prawnego do własnej implementacji, co pokazuje...
Sprawiedliwość, tak, na razie wytrzymało i to jest ostatni mój ten, co może wymyślić Sprawiedliwość. Proszę Państwa, pierwsza ustawa o podpisie elektronicznym została skopana przez profesora cywilistę i trzeba było szybko ją nowelizować, bo bzdury, które on podpisał, uniemożliwiały w ogóle stosowanie podpisu elektronicznego. Obecnie cywiliści wymyślili nam nową definicję dokumentu elektronicznego, proszę Państwa. Nie o formę dokumentową chodzi. Dokument. Wiecie Państwo, co to jest dokument elektroniczny? Nie, dokument elektroniczny. Dokument. Dokument. To jest dokument. Dokument. To jest nośnik, proszę Państwa. To nie jest treść. To jest nośnik. W związku z czym każdy, kto ma smartfona w kieszeni, ma dokument. Dokument ma, tak. No i teraz wyobraźcie sobie, co się będzie dalej działo. Mamy nadzieję, że na poziomie prac sejmowych uda się kogoś w łeb kopnąć, albo kadencja się skończy, co najbardziej wierzę, i ten wiekopomny akt pójdzie do niszczarki sejmowej i będzie go trzeba na szczęście zrobić od nowa. Każdy element implementacji technologii prawnicy potrafią zrobić z tego potwora, z którego się nic więcej zrobić nie da. Mam nadzieję, że wykażemy czujność rewolucyjną i z tej kolejnej implementacji potwora zrobić nie damy, dzięki temu, że jednak siedzi tam parę osób wokół tego, które nie są prawnikami. Nie chcę koleżanki obrazić w żaden sposób. Ja mam kolegę prawnika Mojsiełka, który też z prostej sprawy potrafi potwora zrobić. I taką mam nadzieję. To znaczy, wydaje mi się, że trzeba zaorać to, co było. Trzeba w tej chwili spróbować rozsądnie to zastosować i przede wszystkim podejść do podpisu elektronicznego jako do jednej z technik albo technologii, tak, bo to jest jedno i drugie w tym kawałku, które mają umożliwić świadczenie przyjaznych dla obywatela, ale obywatela i osoby fizycznej usług, bo naprawdę zastosowanie tego podpisu w administracji jest marginesem obiegu. Marginesem obiegu. Tak naprawdę to musi być zastosowane w codziennym życiu i ułatwiać codzienne życie, a nie urzędowanie. Ja marzę, żeby z administracją nie mieć nic do czynienia, a nie żeby załatwiać 150 usług, które mi na pułapce wystawiają. Dziękujemy.